I feel good, I feel happy, I come back home. Tym bardziej lubię chodzić na takie akcje, bo wiem, że to sprawia naprawdę dużo radości tym młodym chłopakom. Trzeba ciężko trenować, jeżeli się chce coś osiągnąć w życiu, trzeba trenować. Tak. Ale nie zapominamy też o dobrej zabawie i o szacunku do kolegi. Piast na razie ma ostatni, ale to jest dopiero początek sezonu, więc... Gola musimy przyjąć, musimy jeszcze gola nie strzelić. Mamy się nie martwić, tak? Tak, kto wie, może nawet z mistrza zdobędziemy. Dobra. Jak Jorge Fenix, to Szczelin wszystko naprawi. Całe życie! Ja zginę! Kibicuję wam, trenujcie mocno i do zobaczenia na uprzej. Do zobaczenia. Z tego ostatniego miejsca się wytargali. Wyjdziemy. Robimy wszystko, żeby... Ale żeby było jak najszybciej. To jak w zeszłym sezonie. Jorge, to jest początek. Zbudują idealne duo. To jest tylko początek sezonu. I teraz Jorge Felixem Kamil zbuduje idealne duo za chwilę. Jak się masz? Dobrze, bardzo dobrze. Ale nie, teraz nie pamiętam, co po polsku. Wracasz do domu? Wracam do domu. Dzisiaj będziemy testować naszego starego kolegę. Ty pamiętasz polski? Pamiętam. I feel good, I feel happy, I come back home. What do you want to say to our fans? That I hope that they are happy that I come back. Zrobiłeś studia jeszcze. Niesamowite. Dobra, to co, poćwiczymy trochę teraz. Teraz taki test zrobimy teraz. Teraz robimy test i potem do domu spać. Vamos. A, lecimy? Lecimy. Okay. Gotowy. Lecimy. No fajnie, że wrócił, nie? No bardzo duża wartość wzmacniająca naszą kadrę, tak? No i jakoś jest, nie? Dobrze go znamy, także mamy nadzieję, że będzie robił kolejny krok do przodu, nie? I że będzie pomagał naszą drużynę. Cześć, słyszałem, że wycieczkę mamy dzisiaj. Mamy wycieczkę. Skąd? Z Skarbu. Dokładnie. Kim pan jest, co pan tu robi? Ja jestem trenerem w Karbo Gliwice. Widzę. Wojtka Kędziorę wychowaliście dla nas specjalnie. Mamy takie zajęcia wakacyjne w klubie. Są wygodne fotele. Dzisiaj przyjechała do nas grupa z klubu partnerskiego Karbo Gliwice. W chwili obecnej chłopcy sobie zwiedzają stadion z perspektywy, która nie jest dostępna dla zwykłego kibica. A już za chwilę będzie prowadzony trening na bocznym boisku. Skarbo Gliwice. Z ulicy Lekarskiej, z Ostropy. Tam nasza druga drużyna często Dokładnie. Gra. Zwiedzamy stadion Piasta. Jak wam się podoba? Świetny, cudowny. Co jest najfajniejszego tutaj? Wszystko. Fajnie. Dobrze. Fajnie. Warunki sprzyjają. Sprzyjają warunki? No fajnie. A wy jaki jesteście rocznik? Ja 2.15. Ja 2.15. 2.15? Ja 2.11. Okej. Okay. Ja 2.14. Jak wam idzie w lidze? Dobrze. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Zaczynamy. Nie najlepiej, nie najgorzej. Zostaw tą wodę. Umiarkowanie. Ale jak są trudne momenty, to zawsze przyjdą potem już lepsze, tak? Tak. Ostatnie miejsce w tabeli. Ale będzie lepiej. Ale to jest dopiero... Fornalik na zeszłym sezonie z pierwszego na... No właśnie. Z pierwszego dołu na... Piast na razie ma ostatnie, ale to jest dopiero początek sezonu, więc... Gola musimy przyjąć, musimy jeszcze gola nie strzelić. Mamy się nie martwić, tak? Tak, kto wie, może nawet z mistrza zdobędziemy... Dobra. Jak Jorge Fenix, to Szczelin wszystko naprawi. Tak, na bramce? Jestem asystentem trenera w grupach młodzieżowych w Karbo Gliwice. Także myślę, że fajnie się pracuje z dzieciakami. Tak? Polecam pracę z dziećmi. Nie mają za dużo energii? Nie, mają, super, fajnie. Dużo energii jest bardzo potrzebne. Czyli jest szansa, że będą naszymi następcami? Że... Myślę, że tak, trzeba wspierać lokalny klub. Karbo kiedyś w trzeciej lidze występowało nawet. Tak, no w obecnej drugiej. W obecnej drugiej. Na tym poziomie grali, tak, okay. Zgadza się. A teraz jak się wiedzie?
Ojejku, no teraz kiepsko to wygląda. W A-klasie obecnie gra seniorka. Okej. No ale ciężko jest z zawodnikami. Dlatego szkolicie nowych młodych. Szkolimy, no próbujemy z akademią ruszyć. Troszeczkę mocniej. Zapraszam. A piłkarze teraz trenują za ścianą i słuchać muzykę, wiecie? Tam na siłowni mają obok. A możemy zobaczyć? No nie, mam zamknięto, nie możemy im przeszkadzać. Czekaj, gdzie jest moje to? A co? Chcesz? Podnosimy rękę, jak chcę zadać pytanie. Zaraz, sekundę. Na sali konferencyjnej po każdym meczu trener drużyny gości... Jaki pies zdobył mistrzostwo Polski? Tak. A my z Czerwiński... VIP Silver. Fajnie, na których siedzą najważniejsi partnerzy, sponsorzy, właściciele klubu. Ale gdzie siedzą kibice? Na całym stadionie. Nawet tutaj? No tam, gdzie są foteliki. A dlaczego nie tutaj? Ale każdy tu może usiąść. Każdy może sobie wykupić karnet VIP-owski i siedzieć na tym miejscu. Poproście rodziców na urodziny. Teraz dla was będzie ta milsza część, czyli trening na bocznym boisku. Ze swojej strony życzę wam, żeby ktoś z was miał kiedyś przyjemność zagrania sobie na tej pięknej murawie przy pełnym stadionie. Do zobaczenia, trenujcie, bądźcie wytrwali. Trenerzy z Piasta, z Akademii Piasta będą prowadzić trening. Zaczęli rozgrzewką, a teraz będzie gra prawdopodobnie w przewadze 5-3 i 5-4. To piłki wszystkie tutaj, chłopcy, piłki wszystkie tutaj. Stop. Gramy druga, następną! Druga trenerka. Nie, to już jest. Tutaj, Czyżu! Czyżu, czwarta! A okej, chyba że tak? Chłopcy, nie wyciągamy piłek z bramki. Kto wie dlaczego? Idziemy przywitać chłopaków, dokładnie. Powiedz mi, a ty pamiętasz swój czas, kiedy byłeś taki mały? Co dla ciebie było najważniejsze w życiu? No to był najpiękniejszy czas. Myślę, że oni tutaj biegając nie mają o tym zielonego pojęcia, bo to się docenia później dopiero w czasie. I taka świadomość może większa tych chłopaków, jak to wygląda ewentualnie. Jakieś kilka informacji, tak, nad czym trzeba pracować, co jest istotne, żeby osiągnąć sukces. Tak. Cześć chłopaki! Dobry. Ale macie super stroje. Dziękuję. Dobry. Jak mecz? Kto wygrał? Fajnie. Remis? No to jest dziwne. Gdzie trenujecie? Karnica. Lekarskiej. Jak wam idzie? Dobrze. Dobrze? To dobrze. Trzeba ciężko trenować. Jeżeli się chce coś osiągnąć w życiu, trzeba trenować. Ale nie zapominamy też o dobrej zabawie i o szacunku do kolegi, bo to jest bardzo ważne. Sporcie. Dobra? Czy w ogóle kojarzycie? Jasne. Tak. Ja kojarzę po numerze. A, no to jest dobrze. No to akurat nie mój numer, nie? Razem 6. Brawo. To co, podpisujemy coś? Tak. No to co? Jak wrażenia? Co tam wyczytaliście? Tak? Wszystko świetnie! Pozycja na boisku ma pomocnik. Cześć, miej zęty rymel. A można buta? No jasne. Dobra, to ja w sumie też. Okej. Ja mam widzę. Brawo. Chcę, żeby Michał jeszcze. Proszę. Dziękuję. I powodzonka, 3 punkty były w końcu. Nie dziękuję, przyda się na pewno. No, przypomina mi się dzieciństwo, też sam taki byłem, pamiętam jak miałem do czynienia i spotkania z piłkarzami, to bardzo to przeżywałem, bo pamiętam i dlatego tym bardziej lubię chodzić na takie akcje, bo wiem, że to sprawia naprawdę dużo radości tym młodym chłopakom. Ja pochodzę z Jaworzna i u nas w Jaworznie taką osobą, takim piłkarzem był Ryszard Czerwiec. Okej. Okay. Szczakowianka. Szczakowianka, Wisła, Widzew, mógłbym dalej wymieniać. I to była taka osoba, gdzie w Jaworznie no była tą taką postacią, można dla mnie w tamtym czasie taką na pierwszym miejscu. I zawsze gdzieś tam, gdzie miałem
możliwość zobaczyć go na turniejach, na różnych spotkaniach i tak dalej, także to było dla mnie duże, duże przeżycie. Później okazało się, że był moim kierownikiem w Wiśle Kraków, także taka historia ciekawa. Kamil Wilczek. Cześć. Cześć. Co, chłopaki, trenujecie? Tak. Jak wam idzie? Bardzo dobrze. Chciałem, że wygraliście, gratulacje. Teraz chyba pan widział, jak ja strzeliłem. Coś widziałem. Strzelili mi siatkę. Zdarza się. Kto nie walczy, nie dostaje. Proszę. Dziękuję. Widzimy się na Ukrainie, są tu razem na meczu, tak? Tak. No. Będziecie wspierać Piasta? Jasne. Tak. Jak tylko będzie okazja, to przyjdę. Potrzebujemy wsparcia. Jeszcze na koszulce. Dobrze. Całe życie! Ja zginę! Kibicuję wam, trenujcie mocno i do zobaczenia na Ukrainie. Do zobaczenia. Z tego ostatniego miejsca się wytargali. Wyjdziemy. Robimy wszystko, żeby... Ale żeby było jak na pierwsze. Tak jak w zeszłym sezonie. Chodźcie, to jest początek. Zbudują idealne duo. To jest tylko początek sezonu. I teraz z Jorge Felixem Kamil zbuduje idealne duo. Nie miałem jakby takich możliwości, żeby zdobyć jakikolwiek autograf. Byłem w tej małej szkółce w Wrocławiu. Ale do nas przychodził wtedy, zaczynał grać w Ekstraklasie Mariusz Zganiacz. Jak ja byłem mały, to Mariusz był takim naszym wzorem. Okay. Mariusz był chyba wtedy w Legii. Tak. Tak, przychodził do nas czasami na treningi. I to było takie dla nas duże, duża rzecz, że piłkarz Ekstraklasy przychodzi za mnie potrenować. No właśnie, on to potem grał w Piaście przecież, Mariusz. Później razem graliśmy w Gliwicach, tak, także... Pierwsze cieszę się, że do nas przychodzi na trening, a później mieliśmy możliwość razem grać w jednym klubie.